Po wybuchu w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej czterech pracowników trafiło do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Pacjenci trafili z rozległymi oparzeniami, z oparzeniami dróg oddechowych, które dzisiaj zostały potwierdzone u dwóch pacjentów, z oparzeniami twarzy i oparzeniami rąk. W dniu dzisiejszym są wykonywane zabiegi operacyjne, diagnostyka, jak i potrzebne konsultacje. Jeden z mężczyzn znajduje się na oddziale intensywnej terapii w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Trzech w stanie stabilnym przebywa na oddziale chirurgicznym. Jak wynika z informacji uzyskanych od Jastrzębskiej Spółki Węglowej, właściciela koksowni, z sześciu poszkodowanych w wypadku trzech mężczyzn pracowało w koksowni na stałe, a trzech pozostałych było pracownikami firmy zewnętrznej. Prawdopodobną przyczyną wybuchu, do jakiego doszło w czwartek, był zapłon pyłu węglowego. To wysoce prawdopodobne, gdyż takim czynnikiem wybuchowym jest właśnie pył węglowy, a wydarzenie miało miejsce w przemiałowni, czyli gdzie się po prostu mieli węgiel dostarczany z kopalń. Natomiast z ostateczną przyczyną wstrzymałbym się do czasu, aż wypowiedzą się eksperci. W akcji ratunkowej na miejscu brało udział 18 zastępów Straży Pożarnej. Po rannych przyleciały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działania służb ratunkowych trwały do późnych godzin nocnych. Działania polegały tak naprawdę na zabezpieczeniu tego miejsca, w którym doszło do eksplozji, przeszukaniu, zaopatrzeniu w pierwszej fazie tam osób, które były poszkodowane, te 6 osób. Jeden budynek uległ całkowitemu zniszczeniu, drugi budynek uległ, konstrukcja budynku uległa uszkodzeniu i trwa ocena, czy co będzie dalej z tym budynkiem. Spółka powołała już sztab kryzysowy, którego zadaniem będzie m.in. zbadanie dokładnych przyczyn i okoliczności, w jakich doszło do wybuchu.